Zwariowane melodie, sportowe wywiady ze mną, królikiem Baxem. Co jest, doktorku? Witajcie w programie. Dzisiaj przybył do nas gość specjalny, prawdziwa sportsmenka. Dzień dobry, witam. Jesteś bardziej rannym ptaszkiem jak Tweety, czy wolisz sobie pospać jak mój kumpel Sylwester? Niestety to się zmienia i w moim wieku teraz aktualnie wstaję skoro świt, mimo że tego nie chcę, więc trochę zrobiłam się jednak rannym ptaszkiem. Kiedy nie trenujesz i nie bierzesz udziału w zawodach, to jakie uprawiasz hobby? Ojej, hobby? No to jest takie głupie hobby. Zawsze jak ktoś pyta o hobby, to chyba oczekuje, że ja powiem, że nie wiem, jakieś modele samolotów pewnie składam albo coś fascynującego robię. Czyż tak nie jest? Więc interesuję się aktualnie moim ogródkiem, który na razie ma tylko trawę. Interesuję się gotowaniem, pieczeniem, zajmowaniem się czasami, jeżeli mam możliwość, moimi bratankami. Rzeczy takie przyjemne rzeczy, bo wszystko po prostu kręci się wokół sportu, więc raczej nie jakieś stricte hobby, tylko takie przyziemne rzeczy, myślę. Słuchaj, doktorku, muszę to wiedzieć. Marchewki czy kruasanty? Kruasant. Komedia czy horror? Horror. Marsjanie czy ziemianie? Przecież mamy Marsjan na Ziemi. Pozwól, że o coś zapytam. Do którego domu Hogwartu należysz? Pewnie jak wszyscy, ale dobra, to powiem przekornie, niech będzie Slytherin. Wow! Jaka jest twoja ulubiona postać ze Zwariowanych Melodii i dlaczego? Niechaj będzie to dziewczyna królika Baxalola. Rozkosznie! Dlatego, że jest przepiękna, zabawna, wysportowana, grała w kosmicznym meczu w filmie i były z nimi fajne historie. Trudno się nie zgodzić. Dziękuję bardzo. Dzięki, siostro! Zwariowane melodie, sportowe wywiady ze mną, królikiem Baxem.